Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kurdyjskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc, no, ostatnio uzyskaliśmy niepodległość. Nasz przywódca Farisz, powiedzmy nieustraszony, stworzył niezależne państwo, mierzył się nawet z Abbasydami, to prawda, popiera kalifat, więc być może, tak teoretycznie, powinniśmy im złożyć ponownie hołd, ale zobaczymy. Na razie, no, wywalczyliśmy sobie wolność, więc nie spieszmy się z tego typu decyzjami. Moglibyśmy się w ogóle właśnie ustawić w, powiedzmy, w przeciwieństwie do kalifa, ale myślę, że nie, zostańmy w tej sytuacji. Mamy też dwie żony. Jedna jest tutaj w ogóle z, no, zaratrustiańskiej wiary, która jest inteligentna, ale niestety syn tego nie odziedziczył, najstarszy. Podobnie najmłodszy, który został karłem jeszcze. Więc no, nie jest to idealne. Mamy też młodszą żonę, która została wydziedziczona przez swoją rodzinę, więc to jest takie trochę dziwne, ale też, no, już sojusz nie jest cenny, ponieważ utracili tutaj swoje terytoria, powstało tu jakieś nowe państewko, przybyli tu stepowe jakieś ludy, więc no, nie wiem, czy to dobre. No, a tutaj mamy naszego dawnego pana feudalnego, od którego się oderwaliśmy. Oraz jakieś pomniejsze kraiki, które najprawdopodobniej będziemy chcieli tu zdominować po prostu. Bez jakichś tu większych akcji. A, nie możemy. Czemu nie możemy? Okej, czyli moglibyśmy co najwyżej go na siłę zwasalizować. Albo rozpętać świętą wojnę. Ciekawe. I chyba to zrobimy. Będziemy tu wykorzystywać również tego typu możliwości. Czyli to jest jakiś odłam islamski, który spróbujemy po prostu wchłonąć, pokonać i zmiażdżyć, mówiąc najkrócej. Dość kiepsko stoimy niestety finansowo. Jak tam nasz... A nie, dobre jest, jeżeli chodzi o zarządcę. No i będziemy tu starać się zdominować jak najwięcej. Być może spowoduje to powstanie drugiego księstwa i podział w przyszłości. A być może stajemy się z królem, to ciężko powiedzieć jeszcze, jak to się wszystko nam potoczy. Bądźmy bardziej ostrożni. Nasza kultura mogłaby już tworzyć machiny oblężnicze, to warto byłoby wiedzieć. Tak jest, no i to trzeba zrobić, bo bez machin oblężniczych to my się tu będziemy męczyć tragicznie. A tymczasem nasz syn, chcemy, żeby był odważny, chociaż nie. Niech będzie odważny. My jesteśmy odważni, on też będzie odważny. Mamy w ogóle dosyć taką wojowniczą kulturę. Mściwą i wojowniczą, bym powiedział. Chyba nasz władca jest raczej łatwowierny, czyli uzna, że to jest jego dziecko. Dobra. Wróg pokonany. Kolejna prowincja nasza. Chyba mamy też jeńca, nie? Mm-hmm.
No właśnie, czy syn powinien już poszukać sobie chyba narzeczonej? Trzeba by się było zastanowić, kogo i być może szukać jakichś sojuszy, no albo dobrych cech. Ta się wydaje ciekawa. I albo ona, ale też jakiś pomniejszy ród. Albo ta trójka mogłaby być w sumie. Skąd ona jest? To jest... O! Jej dziadek był sułtanem w Afryce. Ciekawe. Ojciec był emirem Gobi, no ale jak widać nie miał syna i przeszło na kogoś innego, ale no Aglabidzi to jest historyczna dynastia, więc weźmiemy ją. Okej. Okay. Wpadłem troszkę pieniążków, co w tej sytuacji no, powinno cieszyć. Jak wygląda kwestia dziedziczenia? No, na razie nie będzie wielkiego rozpadu. Ale co dalej, to nie wiadomo jeszcze. I powiedzmy te świeżo zdobyte ziemie chyba póki co będziemy przekazywać jakimś pomniejszym kurdyjskim wasalom. No i tu jest zagrożenie. Ci mogliby nam naprawdę zrobić krzywdę. Miejmy nadzieję, że już czasem trochę osłabną. I rosną nasze umiejętności dyplomatyczne. Bardzo dobrze. Troszkę pieniążków. No już teraz mógłby nas pobić kalif, więc to jest dyskusyjne, na ile powinniśmy tutaj prowadzić niezależną politykę, ale na ile myśleć o przyłączeniu się do niego. A co byśmy musieli zrobić, żeby stać się królem? Czy tam... Okej, no musielibyśmy więcej księstw. Nie, to na razie raczej nie przejdzie. Moglibyśmy oczywiście do tego dążyć, ale nie, to nie w tej rozgrywce. Zresztą robiliśmy już rozgrywkę właśnie na ten cel. Praktycznie tworzyliśmy Osmanów. Niech będzie skromna. A jak tutaj siła? O, ci nie są zbyt silni. One mają tu, widzę, jakieś zapędy ofensywne. I niewielki sojusz. No na razie nasze siły muszą się po prostu zregenerować. Ja mogę na chwilę je powołał, żeby sprawdzić, czy jakiegoś nie ma problemu. Nie będziemy chyba tu inwestować jakoś specjalnie w to spotkanie. A tymczasem rodzi nam się kolejna córka, no i niestety niezbyt to wyszło, co planowaliśmy. No to nie poradzimy. No tu mamy zawieszenie broni. Niestety mamy ciągle. Jeszcze przez kupę lat, czyli... A moglibyśmy tworzyć różne... rzeczy. A moglibyśmy też zmienić podatki, bo tu tak wam pokażę, że tutaj można na przykład różne formy. Mamy takie klasyczne podatki, no ale można pewne rzeczy robić, na przykład wycisnąć więcej pieniędzy, można opodatkować niewiernych, co być może w przyszłości zrobimy, jeżeli będziemy takowych podbijać. I nauczyliśmy się syryjskiego, chociaż nie wiem, czy będzie nam to potrzebny język.
No, ale jak widzicie, nasi sojusznicy chcieliby nam pomóc, gdybyśmy chcieli cokolwiek podziałać. Czy kalif na przykład chciałby tutaj się z nami pobawić w jakieś małżeństwa? No, niestety nie. Zdecydowanie nie. Kalif tutaj nie widzi potrzeby. I niespodziewanie nasz władca ginie. Ktoś go pewno zamordował. Zaledwie w wieku 58 lat. I władzę przyjmuje jego syn, który ma zaledwie 14. No, nie ma za dobrej pozycji. Potencjalnie jest dobrym wojownikiem. Więc chociaż tyle. Również tu wspiera kalifa. I niech nas wychowa już do końca matka. Nowy zarządca potrzebny. I tutaj nie wiem, od nas nikt nie lubi. No więc czemu nikt nas nie lubi? A tak. Wszyscy jesteśmy wasalami klanowymi, czyli wszyscy będą tu oczekiwać sojuszy. No niestety, system klanowy jest pod względem ciężkim. I nasza siostra, nie, nasza zakładniczka abasycka wymaga wychowania. Niech ona ją wychowuje. Tak, chcemy, żeby była Kurdyjką. Może to wpłynie pozytywnie. I sojusz z bratem. Dobra. Rozmieśćmy też nasze regimenty. No dobra. Okej. I myślę, że zrobimy też spotkanie tutaj jeszcze jedno z młodzieżą. Ostatnie już, jakie możemy zrobić. Pierwsze i ostatnie. Dobra, pobawmy się. W piłkę. Ten władca jest taki dosyć fizycznie sprawny, ale widzę też bez problemu będzie się uczył ekonomii, co nie zaszkodzi. Oczywiście, że się nie wycofamy. No i z pewnością, wiecie co wybierzemy, raczej pewno myślicie, że to, ale wybierzemy wojny. No, ten władca po prostu jest dla mnie typowo wojownikiem. No, co nieco się nauczyliśmy. Ogólnie miło spędzony czas. Więc okej. Okay. No, tam jakąś przyjaciółkę. Teoretycznie będziemy mogli się z nią w sumie ożenić. I co? Jesteśmy muzułmaninem. Więcej żon niż jedna to żaden wstyd, a nawet dla kogoś takiego jak my, to może i szacunek większy. Jesteśmy odważni w ogóle, no ale z drugiej strony popieramy kalifat, czyli chyba powinniśmy się podporządkować.
kalifowi. Czyli nie wiem, czy nie powinien w ogóle hołdu złożyć, no ale... Tak, na razie grajmy przyjaźnie, czyli naszą siostrzyczkę wysłaliśmy w świat. Na dwór. W sumie, jak ten sojusz, bo my gdzieś tu mieliśmy sojusz. Nie pamiętam kogo z kim. Na razie nie działa w każdym razie. Nie, no tu powinien być sojusz bez tego. A, bo jeszcze nie było ślubu. A, czemu nie? Będziemy mieli kotka. I no, niestety, wychował się tylko na twardego żołnierza. Co nie jest takie dobre. Mogło być zdecydowanie lepiej. No, wojownikiem jest niezłym, ale poza tym... I myślę, że po prostu skupimy się na walce wręcz. Jesteśmy tacy szczerzy, taki rycerski człowiek, odważny. I możemy zakończyć regencję matki, która się na to zgodzi bez problemu. Dobrze, czyli stoimy na czele państwa. Chcemy tu jakieś może nasze przyjaciółki z drugiej strony. Może i nie będziemy od razu kombinować. Ta jest nisko urodzona Jemenka, a ta druga też Kurdyjka z jakiegoś takiego mało znaczącego rodu. No nie wiem, na razie może pomyślimy, jak dorosną. No, udajmy, że nic się nie stało, ale niestety kolejny rywal nam się tutaj pojawił. Jaki kolejny ruch? No, moglibyśmy tutaj się wdać w tą wojnę. Pytanie, czy warto? No, tu niestety ciągle jesteśmy za słabi. Ale myślę, że z tej możliwości skorzystamy po prostu. Mamy teraz machiny oblężnicze, więc powinno to iść trochę sprawniej. No i na pewno nasz młody władca chciałby tu osobiście się spisać na wojnie. Ma matka umarła, dokładnie, zestresowało. I jeszcze nie mamy medyka w tej chwili. Dobra, no i pierwsza bitwa naszego młodego władcy. Fajnie wygląda, tymi piórkami. Trochę jak kosmita, ale fajnie. Na nosie to tak dziwnie wygląda. No i bitwa. Miażdżymy wroga. No, zostaliśmy ranni. To nie jest dobre. Zdecydowanie... Nie, nie będziemy bratu dawać pieniędzy z powodu kota. Zwycięstwo. No i potrzebujemy medyka. Na gwałt. Potrzebujemy medyka. Nikogo nie mamy. Poszukajmy. Powiedzmy, kogoś ohajtamy może.
pani Tadżyczka. Wydaje się ok. I od razu dostanie fuchę medyka. Ok. No nie chcemy za dużo tych stanowisk obsadzać, bo to koszty. Uuu, mamy pieniążki ładne. To mi się podoba. Na razie jeszcze kary nie ma, no ale mamy za dużo terytoriów. Co z naszymi młodszymi siostrami? Jej nikt nie wychowuje. Ona jeszcze mała. No, być może w coś zainwestujemy. Troszkę pieniążków się pojawiło, czyli można by było, powiedzmy, coś pobudować. Tylko pytanie, gdzie? Bo my byśmy na pewno chcieli tu zachować te wszystkie tereny górzyste, tam największe bonusy mamy. Czyli w sumie tu by wypadało coś postawić. O, na razie jazdy nie mamy. Wielbłądy. Chyba po prostu pójdziemy w bydło. Troszkę wojska, troszkę pieniędzy. Taka bezpieczna decyzja. Gdybyśmy położyli hołd, moglibyśmy wewnątrz państwa zacząć tutaj podgryzać różnych typków. No to jest raczej nieosiągalne również, no nie będzie łatwo, tyle wam powiem. Coś ugrać tutaj. No dobrze, musimy też czasami trochę delikatniej pewne sprawy rozgrywać. Gdyby się udało ugrać jakiś większy sojusz, to by się wszystko zmieniło. No a niestety na chwilę obecną może to być ciężkie. Jakieś małżeństwo tutaj. Nikt poważny specjalnie. To jest jako jedyny w takim wieku, że w sumie by mógł być. Albo nawet w sumie tego jeszcze młodszy, chociaż ten jest nawet niezły. Uuu, 3000 armię posiada. Co prawda jest niewiernym, ale nasz władca nie jest jakimś fanatykiem religijnym. Chyba, że tu. Ale nie, ten sojusz byłby ciekawy. Ale może byśmy tych młodszych wzięli. Tylko nie, no im młodszy, tym jest mniejsza szansa, że coś odziedziczy. A ten to już by mógł. Nie, na matrymonialnie się nie zgodzi, ale przy wielkim weselu by się już zgodził. Albo trochę pobożności. Wiecie co? Użyjmy pobożności, będzie taniej. I tu byłaby już szansa na jakieś dziedziczenie. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem. Czyli zróbmy tak. Połączymy się z nimi, będziemy mieli trochę większe bezpieczeństwo dzięki temu. No i też warto na niego wpłynąć. Tu ja sobie wujkiem, nie mili. Wpłyńmy. Okej, okay, możemy dwóch rzeczy naraz robić. No bo ten sojusz dla nas ważny. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to różnie może wyjść. A.
mógłby nam się ten człowiek przydać. Dobry wojownik, prawda? Morderca, ale... Kto to jest? A nasz kolektor podatków, który się staje coraz skuteczniejszy. Dobra, możesz zostać. Myślę, że chcemy się zmierzyć z kimś, kto nas tutaj trochę obraził. Więc jesteśmy odważnym wojownikiem, ale niezbyt skutecznym. No, jest duża szansa, że zostaniemy ranni. Do ataku. O, niestety, jak się obawiałem. Nasza medyczka jest bardzo skuteczna. Mamy kolejny sojusz i skupmy się na trochę lepszej walce. Szkoda, że to nie było wcześniej, bo mielibyśmy dużo większe szanse na pokonanie tego dziada. Jaka potężna Armenia tu wyrosła jako nasz sąsiad. No tu nam nie idzie trochę wpływanie na niego. Powiedzmy o kim? Nie wiem, ogólnie. Powiedzmy, nie chwalimy się jakoś specjalnie. Tak, odbudujmy. Jesteśmy wojownikiem, chcemy mieć dobrą jakość sprzętu wojskowego. No, tu nie wyszło. Moglibyśmy zapłacić, ale nie wiem, czy rozsądniej nie byłoby zapolować i na przykład podarować mu jakieś łupy z jakiegoś zwierza. Dobra, no nie jest tu zbyt bezpiecznie, powiem szczerze. Jesteśmy ranni, czyli nie możemy w tej chwili, dobra. Musimy dojść do siebie po tym, jak nas pociął ten typ w pojedynku. Myślę, że tak, po prostu jakieś patrole, będziemy tutaj trochę starali się zastraszać i... A czemu nie? Czyli jednak ten romans się rozwinął. No i zostaje naszą żoną. Po prostu. To zabroni nam. Mowa ciut wstyd. No ale jest jak jest. Ale co jest bardziej uzdolniona, no jest jeszcze dzieckiem. Teoretycznie możemy sobie wziąć dwie żony. Nie, ta gdzieś w ogóle wyjechała. No, martwi mnie nasz stan zdrowia. Co prawda, medyk zrobił co mógł. A właśnie, nie sprzedaliśmy naszych cech. Nasz władca jest szczery, ufny i odważny. Dobry, twardy żołnierz, zna się na plądrowaniu, jest ciężko ranny i popiera cesarstwo Abbasydów. Czyli mówię, no, być mowa nadejdzie ten dzień, gdzie będziemy składać ten hołdy jednak.
A co u naszego brata? Ma już 15 lat. No i jakoś tam sobie radzi. Na południu. No a my tutaj staramy się trochę poprawić sobie relacje, bo on jest, powiedzmy, drogą do tego, żeby tutaj coś ugrać. Taka prawda. No a my czekamy. Musimy być zdrowi, żeby cokolwiek robić dalej. Tu powstało kolejne niewielkie państewko. Teoretycznie moglibyśmy je podbić. Pytanie, czy warto, bo jeżeli nie podbijemy tego, to niewiele nam da, że się tutaj wpakujemy. No, pochwalmy Persów. I super. Nasza kobitka spodziewa się dziecka. Mówię, to byłby najbardziej cel realny, no ale też póki nie zniszczymy tego, to niewiele możemy zrobić. No to jest taki przyjazny. Wiecie co? Myślę, że to będzie chciał się troszkę dostosować do swojej żony, czy nie? Nie do żony. Czemu do niej mamy się dostosować? To jest abasytka z drugiej strony. A! Bądźmy mili. O, czy możemy też wezyra wyznaczyć? Zaraz. Dobra, bądźmy mili dla obasy, jak mówię, no tutaj jesteśmy słabszą stroną w tym układzie. Więc trzeba to rozgrywać bardzo ostrożnie. Mamy problemy z kontrolą, czyli nasz dowódca militarny powinien się tym zająć. Nawet nie wiedziałem, co tak się brzydko dzieje. No ten jest silny. Musielibyśmy liczyć na pomoc sojuszników, którzy no, teoretycznie powinni nam pomóc i są dość silni, żeby coś tu ugrać. Moglibyśmy cały ten obszar jednym uderzeniem praktycznie zmiażdżyć. Myślę, że tak. Po to budowaliśmy sojusze. Staramy się tutaj stać się liczącym graczem. Pytanie. A właśnie. No właśnie. Dobrze. Ale nie tylko jedna z armii sojuszniczych chce nam pomóc. To nie jest idealne. Praktycznie musimy chyba nawet się wycofać, czekając na przybycie sojuszników, bo no, jeśli nas uderzą, to może się zrobić gorąco. Myślę, że lepsi rycerze. Oczywiście my będziemy dowodzić, nawet jeżeli to nie jest idealne, no ale
jest jak jest, czyli gdzie jest ten wezyr? Kto jest wezyrem? Bo to jest regent. Nie. Nasza żona byłaby regentką, co ciekawe. A nie, brat, przepraszam. Teraz tu nie ma. Czyli tylko tych może na dworze można? Tutaj też nie ma wezyra, no. Ale powinna być taka pozycja, to fakt. Nie będziemy wyznaczać, tylko chcę sprawdzić. A może to jest jednak tutaj. Nie jestem pewien, szczerze powiedziawszy. No dobra, a na razie wojna. Wojna ważna, która powinna dać nam naprawdę dominację w regionie, jeżeli się uda ją wygrać. Myślę, że pozwolimy im działać jak chcą. Nie, braciszku. A właśnie, jaki artefakt mamy, tak z ciekawości? Mamy tą łapę hieny. Mamy księgę do nauki języków. No dobra, połączone nasze armie powinny być w stanie tutaj już coś zrobić. Moglibyśmy go teoretycznie już wezwać, zakładam, do wojny, dokładnie, ale wydaje mi się, że te dwie armie powinny tu wystarczyć na wygranie tego. Doszło do podziału kultury kurdyjskiej. Zaskakujące. Czyli tutaj. Okej. Znaczy zakładam, że to po prostu ci miejscowi coś stworzyli. Byli mocno obcy dla tych obszarów, no i przybyli, no i stworzyli coś własnego trochę. Oj. Mieli nam pomóc, a nie tutaj ruszać z oblężeniem. O nie! Jeszcze nie wyszło coś tutaj, no dobra. Tylko... Naprawdę, nie można ich tam ściągnąć. Bo prawda jest taka, że jeżeli oni zdobędą tą stolicę, to będzie źle. To jest głupota, ta sytuacja, bo w tej chwili to przegramy. Dlatego, że oni... A nie, może nie przegrają, bo jednak wyrobili się, okej. Dowodzimy. A. I widzę, że Kalif był w porządku, odesłał naszą siostrzyczkę. A my odnieśliśmy zwycięstwo. No, a siostrzyczce trzeba kogoś znaleźć za męża, chociaż jest zdolna, mogłaby ją zostawić na dworze. Praktycznie ci sami wszędzie, tu nie ma... nowych sojuszników. No, Kalif się nie pisze na coś takiego. Może kogoś utalentowanego po prostu.
ten kawał chłopa, przyzwoity wiek, trzydziestka. Podoba mi się. Bierzmy go. O. Czyżby nasz brat umarł? Nie, to po kim odziedziczyliśmy, nie wiem, ale... A, tu odziedziczyliśmy. To trzeba komuś przekazać. No i ruszamy z oblężeniem stolicy wroga. I doczekaliśmy się córki. Nie wiem, po kim to jest to imię. A, po matce naszej żony. O, na wschodzie doszło do reformacji jakiejś małej wiary. Tu jej nie widzę. Gdzie ona jest? No tu jest bajzel jak zawsze. No niestety ta kontrola jest i była problemem. Ci się też dość mocno zregenerowali, ale okej. Być może zdobycie stolicy wystarczy, no niestety nie. Musimy ich jeszcze raz pokonać w generalnej bitwie. Troszkę pechowo. Uwzględniając, jest kwestia, co zrobią nasi sojusznicy, czy nam na pewno pomogą. Powinno być dobrze. Nie mamy nikogo. Poczekajmy, bo ja chcę zobaczyć, co się stanie, jakbym go na przykład wyznaczył na wezyra. No musimy wojnę zakończyć do tego. No więc niebezpiecznie, jesteśmy ranni. Złe leczenie, plus dowodzimy z pierwszej linii. Ale pokonaliśmy tutaj wrogów. Pięknie. Wyrośliśmy na regionalną siłę. Oczywiście daleko nam do Abbasydów, ale regionalną siłą jesteśmy. No i teraz, gdzie tu jesteś? Mianujmy go wezyrem. A nie mogę. Rozumiem, nie będą szczęśliwi. Nie wiem do końca, z czego to wynika. I dlaczego akurat ci są do wyboru tylko? Dobra, z tego wynika, że to nie ma sensu. Ale tu jak najbardziej. Się opłaca.
No i mamy kawał nowego terytorium łyknięty. To też jak najbardziej cieszy. Czy tu na pewno obsadzimy po prostu różnymi ludźmi? To jest dosyć bogaty region. O tak, gdzie mamy tereny? Tu. Właśnie, szczerze powiedziawszy, to powinniśmy przenieść stolicę. Po pierwsze, powinniśmy wprowadzić tu kurdyjską kulturę, bo to jest część tutaj naszego podstawowego terenu. No i pytanie, co dalej? Gdzie byśmy w ogóle widzieli tutaj resztę naszego państwa? Być może tutaj w ogóle byśmy przynieśli stolicę. Czyli, że to będzie strasznie kiepski rozwój, ale myślę, że o właśnie, no, to nie wiem, może był chyba dobry pomysł. To byśmy przekazali. I to byśmy przekazali. Tu jest w ogóle daleko od cywilizacji, ale no trochę nam to zajmie, zanim się to wszystko ogarnie. Dać to bratu nie bardzo. Damy ludziom, którzy na tym po prostu się znają. Jeżeli będą bunty, to będziemy to ogarniać jakoś. Tu podobne umiejętności. A, czyli można ich nakłaniać. A, bo oni są wszyscy przeciwni kalifowi. No, to niedobrze akurat. To niedobrze. I Mosul w tej chwili będzie naszą teoretycznie stolicą. No. Tym razem medyczka stanęła na wysokości zadania. No, ta wizja królestwa może nie byłaby głupia. W sumie. Tylko pytanie, czy chcieć tworzyć już gotowe królestwo? Czy po prostu stworzyć Kurdystan jakby nasz w oparciu o no, tereny, czyli musielibyśmy zwyczajnie mieć trzy księstwa. No, kwestia finansowa na pewno będzie bardzo bolesna. Ale to tyle. No i myślę, że tu warto wykorzystać sytuację. No, oni raczej nam hołdów nie złożą. Więc trzeba ich po prostu zbrojnie podporządkować. Tu nie powinno być prawie że jakichkolwiek problemów. I oczywiście osobiście dowodzimy. Mm,
Oddamy kota. Kochamy naszą żonę. Kot pójdzie do jakiegoś wasala po prostu. Już się ustawiliśmy. Chyba nie mamy czas, chociaż... Kurde, jest wykształcony. Dobra, weźmy go. Przyda nam się. Najlepiej by było go na kapłana dać, no ale oczywiście nie możemy siłowo. Nie wiem, czy to nie zrobimy podmianki, bo jest naprawdę doskonałym medykiem. To doskonałym, doskonałym. I nie wiem, czy też nie nadawałby się na jeszcze lepszego zbieracza podatków. Ten też jest dobry. Dobra, to nie będziemy kombinować. W sumie, jeżeli jest skuteczny w miarę, no to niech będzie. No, oczywiście kwestia finansowa jest problematyczna. Potrzebowalibyśmy lepszych wojowników i mamy lepszych wojowników. I mamy nawet wpływowych wasali, którzy nadają się na różne stanowiska. To za szczęśliwy zbieg okoliczności. No, zbudowaliśmy ekipę. Powiem szczerze, taką zadowolony jestem. No ta rana mnie tylko martwi. Mamy 23 lata, czyli powinniśmy dojść do siebie zaraz, ale... Różnie może być. Nawet może chcielibyśmy stoczyć jakąś bitwę, czy zostawmy niewielkie siły. A reszta zmiażdży wroga po prostu w polu. To wróg ucieka skutecznie, albo i nie. Jakiś poemat. Pięknie. Była okazja troszkę się doświadczyć na placu boju. I super. Czyli kolejne tereny padły w nasze łapki. Okej. No słabi nie jesteśmy, tak szczerze mówiąc. No i subwencja kolejna. Niestety w przypadku potęgi Abbasydów to nie mamy szans. O, Antiochia się oderwała, niezależne księstwo. No i zostali oni, teoretycznie. Nie mamy możliwości. A, nie jesteśmy dosyć sławni, żeby walczyć tak duży teren. Dobra, troszkę podzdrowieliśmy. Chociaż tyle. Miejmy nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku. I tak, lepsze. Czyli mniejsze straty, większa skuteczność jako dowódca. Super. Wreszcie wyzdrowieliśmy. Czemu nie? No i myślę, że zorganizujemy jakiś... nie stać nas, wiecie co, nie stać nas na turniej. My musimy zbierać na koronę, jeżeli już. Albo zapolujmy sobie. Wiecie co? Przeleżeliśmy... nie przeleżeliśmy w łóżku. Polowaliśmy trochę, czyli walczyliśmy trochę nawet. Czy coś tu jest ciekawego? Nie ma tu żadnych zwierząt. Może sobie darujmy. Jednak to jest naprawdę duży wydatek dla państwa na tym etapie. A my tutaj ledwo ogarniamy. No też jest problem z tymi wpływowymi wasalami, którzy wszyscy by chcieli mieć sojusze z nami. A to nie jest takie łatwe.
Niedługo kolejny ślub nas czeka. Mamy rywala. Moglibyśmy go chcieć wyzwać na pojedynek. To może być ciekawe. Pokażemy mu, jak walczyć mieczem. Do ataku. Spróbujmy się przebić przez jego obronę i przegrywamy. O kurde, znów ranni. Trochę niedobrze. Za tym razem medyk nas szybko opatrzył. Zostały nam blizny, ale nieba brało się jak ostatnio i te widzę blizny podnoszą naszą atrakcyjność, tylko no, nałapaliśmy stresa. Mimo, że jesteśmy odważni, to się odstresujemy? Nie, ryzykujemy. I znowu ranni. Kurde. Nasz władca to naprawdę ma pecha, ale medyk tutaj walczy z naszymi ranami dosyć skutecznie. No i też całkiem ładnie rośnie tutaj zasób militarny, powiedzmy, po naszej stronie. No i ten nas lubi. Uuu, stary. Czyś ty zwariował? A może i nie. To jest ciekawe. Czyli taki mały rozbiór terenów tutaj abasyckich. Ciekawe. Na szczęście nas nie pcha w te wojny. Dobra. No i pytanie. Ona jest na pewno skuteczniejsza we wszystkim, ale z drugiej strony ta jest nam bliższa emocjonalnie, więc powiedzmy zostanie naszą pierwszą żoną. Trudno, no nie jest z dobrego rodu, ona chyba jest w ogóle z żadnego rodu dokładnie. Jakaś kobitka z Jemenu. No i matka jeszcze raz zaścięta za zdrady małżeńskie. No to nie jest dobra partia, na pewno nie jest dobra partia. Ale nasz rywal zmarł. Teraz zdążył nas pochlastać, ale zmarł na zapalenie płuc. Dobra, myślę, że na tym skończymy odcinek. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.